Polskie państwo podziemne istniało w latach 1939-1945. Określenie to po raz pierwszy w okupowanym kraju pojawiło się na łamach biuletynu informacyjnego 13 stycznia 1944 roku. Wkłódnie przy kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą twórców i bohaterów tego narodowego ruchu. Wśród instytucji składających więcej była także szkoła podstawowa nr 5, a jej reprezentantami byli uczniowie tejże placówki. Ruch oporu w okupowanej Polsce obejmował prawie wszystkie dziedziny życia. Właśnie te tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie polskim państwem podziemnym. To był ewenement na skalę europejską, gdyż drugiego takiego państwa nie było. Największymi działaniami wojskowymi podjętymi przez AK było Powstanie Warszawskie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i Akcja Burza podjęta na wschodnich obszarach Polski. W początkowej fazie Akcja Burza opierała się na współpracy wojskowej jednostek polskich i rosyjskich. Po przełamaniu obrony niemieckiej w tych rejonach władze sowieckie złamały te porozumienia wojskowe i internowały tysiące żołnierzy AK. Po upadku Powstania Warszawskiego stolicą polskiego państwa podziemnego została Częstochowa.